cieszę się, kiedy słyszę, że powstają nowe pomysły, projekty, nowe materiały do magazynowania energii. I gorąco im kibicuję, bo przekonany jestem, że każdy rodzaj magazynowania energii będzie nam potrzebny. Koncerny inwestują ogromne pieniądze i to one wyznaczają trendy i pierwsze będą korzystały z najnowszych technologii magazynowania energii. Rozumieją, że koniecznym staje się złapanie w krótkim czasie generowanego ze zmienną mocą prądu i zmagazynowanie go. My jako prosumenci, jako konsumenci powoli zaczynamy korzystać z magazynów elektrycznych i tych najprostszych z gorącą wodą. Magazyny elektryczne będą nam służyły głównie do drobnych odbiorników elektrycznych, takich jak oświetlenie, lodówka, komputer, telewizor, systemy sterowania, alarmy. Na rynku przekonania są takie, że magazynowanie energii w wodzie nie jest sexy, a tym bardziej ogrzewanie wody 1:1 zamiast pompą ciepła. Czyli można powiedzieć, że obraziliśmy się na grzałki, czyli grzanie 1:1 jest złe. Ale nie wszyscy obrazili się na ogrzewanie wody 1:1, żeby zmagazynować dostępną energię. Mamy końcówkę 2023 roku. Technologię blockchain, korzystamy ze sztucznej inteligencji, jeździmy samochodami elektrycznymi, a koncerny inwestują w magazyny energii. Czy zgadniecie, w jakie magazyny inwestują? Za mną elektrociepłownia w Warszawie na Żeraniu. Tu ma powstać największy w Unii Europejskiej magazyn energii. W Berlinie, w Gdańsku elektrociepłownia Siekierki, w Poznaniu i Siechnice pod Wrocławiem. Właśnie wykorzystujące wodę i właśnie wykorzystujące ogrzewanie szczytowe 1:1. Sprawdźcie, kto inwestuje i jakie są to magazyny energii. Kiedy opłaca się magazynować energię w wodzie? Rozgrzewać ją do niemal 100 stopni, wykorzystując prąd 1:1? Wtedy, kiedy nasze nadwyżki mamy odsprzedać kilka razy taniej, niż potem musimy je odkupić. Co Wy o tym sądzicie? Porozmawiajmy w komentarzach.